Patrzcie, widzowie, na te komentarze. Mega pozytywne. Rafciu jest groźny, trzymam kciuki za niego. 500 lajków, to boty są jak chuj. Ja najbardziej czekam na walkę Rafała. No kurwa, boty jak chuj. O, znowu z Rafciem. No nie, no to boty są. O, tutaj na sobie 1500 lajków. Mam nadzieję, że fajnie trochę bardziej Rafcia będzie doceniało, bo jest jedną z bardziej charyzmatycznych tam osób z oddaną publiką. Ja pierdolę! Czemu wy takie boty kupujecie? Nie, ale ogólnie bardzo miłe, bardzo miłe. Bardzo miłe, no fajnie. Fajnie, że widzowie się tak zaangażowali. Ale imo to boty są, bo to za dużo lajków. Ja tyle osób na live'ach nie mam, co tu lajków jest, to niemożliwe. No. Mam nadzieję, że jak już pierdol obskoczę, to się nie zwrócicie ode mnie. Mnie mało na tym trailerze było, ale jedną rzecz wyłapałem, to wam powiem. Nie mogę patrzeć na jego twarz i jakby widzę po nim, że on jest fałszywy. Nie lubię, no nienawidzę go. Niedorostek, który no nie wie do końca, co chce powiedzieć, dlaczego chce powiedzieć, dlaczego co myśli. Tyle. Taki głupkowaty Johnny Bravo, który niewiele rozumie, ale pokazuje, że ma mięśnie. Ale jak się okazuje, ma trochę brudu za paznokciami. Mam nadzieję, że się na ten temat wypowie, bo jest dużo kontrowersji związanych z tym człowiekiem. No, mało kto nagrywa dziewczynę, jak ona nie chce na budowie. Jedno rzeczą chciałem powiedzieć, bo generalnie ktoś by się zastanawiał, w jakim cudem dochodzi do takich dialogów. To jest tak, że ktoś nagrywa cię i ci zadaje pytania i ty na te pytania odpowiadasz. No. Ze mną nie rozmawiał prywatnie, nie zna mnie, nie wie jaki jestem, więc no jak można oceniać kogoś przez pryzmat tego, co tworzy w internecie? Nie wiem za dużo na ich temat. Książki po okładce nie mogę ocenić. No raczej nie wyglądają, jakby mieli dużo wspólnego ze sportem. Uważam, że te 2x2 to będzie taka typowa napierdalanka. Przygotowuję się już 3 tygodnie. Ja dokładnie tak samo, nigdy wcześniej nie ćwiczyłem, więc jest to dla mnie kompletna nowość. Jest coraz lepiej. Pokażemy nasze umiejętności. Bo to jest taki jeden błąd, który wyhaczyłem. O, tu. Jest dużo cięższy, jeżeli chodzi o gabaryty. Ma podobne warunki fizyczne, jeżeli chodzi o wzrost i zasięg, podejrzewam. Ale jest na pewno twardym rywalem, takim, którego ciężej będzie chociażby low kickami zaskoczyć, bo jednak jest bardziej umięśniony, a czym krótsze nogi, tym łatwiej je pobijać. Dlatego też taki plan na hejtera miałem. Bo wydaje mi się, że ktoś jak zaczyna słuchać tej wypowiedzi, to sobie myśli, kurwa, czyli on porównuje swoje warunki fizyczne do jego i mówi, że są zbliżone. Nie. Ja dostałem pytanie odnośnie różnicy między hejterem a Zabielskim i powiedziałem, że warunki fizyczne hejter miał zbliżone, jeżeli chodzi o zasięg ramion czy wzrost, ale tutaj na korzyść Zabielskiego przemawia między innymi właśnie masa mięśniowa, czy ta siła, czy dynamika, którą będzie posiadał w walce, więc jakby co, nie porównałem swoich warunków fizycznych do jego, tylko porównałem jego warunki fizyczne do warunków fizycznych hejtera. To moim zdaniem tak oj. W sensie, że jest niezrozumiale pod tym kątem. Ogólnie zapowiedź fajna, ale bądźmy szczerzy, ta ekipa filmowa, która pracuje w Fejmie, zajebistą robotę robi i oni naprawdę nagrywają top content. Jest niższy, słabszy, wolniejszy, mniej doświadczony, więc zamierzam regularnie 5 razy w tygodniu uczęszczać na treningi i uważam, że bez problemu wygram to. Słabszy. Jest niższy, słabszy, wolniejszy, mniej doświadczony, więc zamierzam regularnie 5 razy w tygodniu uczęszczać na treningi. Jeżeli jestem mniejszy, słabszy, mniej doświadczony, to po co na 5 treningów musisz uczęszczać? To bez sensu. Do innych doskoków wchodziłeś, ale chuj. Ale z jednym się zgodzę. Jestem, znaczy z problemem, że się zgodzę. Jestem niższy, jestem mniej doświadczony, też jestem grubszy. To na Boga niestety się zmieniło trochę w moim życiu pod tym kątem. Ale czy jestem słabszy, to za 2 tygodnie się przekonamy. Ja wierzę, że nie jestem, mam taką nadzieję. Ale zobaczymy. Ja na pewno Filipa pod kątem sportowym bym nie dyskredytował i uważam, że będzie bardzo ciężkim rywalem. Zwłaszcza, że on jest bardzo pewny siebie, a ta pewność siebie niewątpliwie w tych sztukach walki pomaga.
Bo wydawało mi się, że hejter trochę z pewnością siebie czasami przesadza i trochę udaje i nie do końca mówi, co myśli. A wydaje mi się, że on faktycznie ma bardzo dużą pewność siebie. I zresztą ma podstawę tego, żeby pewność siebie mieć, bo nie przegrał. Już ten. Już zobaczyłem, stary. No i co? Tak szczerze, to bym wszystkich po kolei tam najebał. No nie, no to do tego nie mam wątpliwości, no wiesz. Ach, no stary, no ale no ty też jesteś tajnym agentem, który jednak przeszedł jakieś tam specjalne szkolenia, do których my dostępu nie mamy, nie? I też o tym trzeba pamiętać, tym wszystkim. Na Boga, no kurwa, no nie porównuj. Stary, tak szczerze, to może ty byś wyszedł do drugiej rundy. Max. Wiesz co, no raczej bym nie wyszedł. Wydaje mi się, że wolałbym jednak... Wolałbym kontuzję jakąś udawać. No.